W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, teraz i na wieki. Proszę Ojca, część z teologów twierdzi, że zły słyszy nasze myśli, że je zna. Część jednak twierdzi, że tak nie jest. Co pokazuje Ojca doświadczenie? Czy zły zna nasze myśli, a w ten sposób wpływa na nasze zachowania, decyzje, na naszą świadomość oraz życie duchowe? Demon, diabeł jest upadłym aniołem, a zatem ma inteligencję anioła, wiedzę anioła, zna mnóstwo rzeczy, ma nieporównywalną do nas ogromną erudycję. Odnosi się ona także do Pisma Świętego, lecz diabeł nie zna naszych myśli, próbuje je odgadnąć na podstawie naszego postępowania. Jeśli na przykład czytam książkę, to diabeł sądzi oczywiście, że moje myśli skierowane są na rzeczy, o których czytam. Na podstawie zewnętrznych oznak stara się zrozumieć moje myśli, moje pragnienia i upodobania. Ossia dall'esteriorità cerca di capire quali sono i miei pensieri, i miei desideri, le mie attrattive. Proszę Ojca, drugim pytaniem, które bardzo często się pojawia, teoretycznie jest pytaniem podstawowym, ale ono cały czas wraca i cały czas pojawiają się nowe interpretacje tego pytania. Brzmi ono, czy osoba nieświadomie może zostać opętana, osoba, na którą rzucono urok, lub osoba, która nieświadomie praktykuje okultyzm. Czy takie osoby mogą być opętane, lub czy mogą zostać opętane dzieci, które zostały poświęcone, oddane szatanowi? Jest to możliwe. Opętanie może dokonać się na dwa sposoby. Albo z winy danej osoby, która uprawia okultyzm, bowiem seanse spirytystyczne lub udział w sektach satanistycznych otwiera drzwi szatanowi, albo też na skutek bardzo ciężkiego grzechu, jak w przypadku Judasza, o którym w pewnym momencie pisze Ewangelia, iż wszedł w niego szatan. Ale jest też możliwe opętanie nie z winy danej osoby, ale z winy kogoś innego, kto rzuca na nią przekleństwo. Pan Bóg szanuje naszą wolność. I tak na przykład mogę zlecić zabójcy, by pozbawił Pana życia. Pan Bóg nie ma obowiązku go od tego powstrzymać. Chociaż to Pan Bóg ma nad wszystkim władzę i ustanawia granice działaniom szatana. Inny przykład. W Księdze Hioba szatan prosi Stwórcę, by mógł kusić Hioba, a Pan Bóg odpowiada: tak, ale nie pozbawiaj go życia. Ustanawia szatanowi granice. Pan Bóg stawia granice, ale jest też możliwe, że dana osoba zostaje opętana przez szatana bez swojej winy, ale z winy osoby, która rzuca na nią przekleństwo, i zazwyczaj czynią to czarownicy, wróżbici, osoby związane z szatanem, które oddały się szatanowi i czynią to za pieniądze. Zatem pojawia się kolejne pytanie związane z nim. Dlaczego Bóg dopuszcza do sytuacji, kiedy niewinna dusza zostaje opętana? Opętanie powinniśmy rozumieć w kategoriach przekleństwa. Znamy przecież przypadki, które przynajmniej w teorii teraz prowadzą do świętości, przypadki osób opętanych, osoby święte, które były opętane. Jak powinniśmy definiować tak naprawdę opętanie i dlaczego Bóg dopuszcza do sytuacji, że niewinne dusze są opętane? Dico subito, sì.
Już odpowiadam. Pan Bóg nigdy nie zezwala, byśmy byli kuszeni ponad nasze siły. W tych przypadkach również ma pełną kontrolę. Na przykład jestem egzorcystą od 25 lat, kiedy kardynał Poletti mianował mnie egzorcystą. Zwróciłem się do Matki Bożej, by przygarnęła mnie pod swój płaszcz. Może pan sobie wyobrazić, w ciągu tych 25 lat setki razy rzucano na mnie przekleństwa, ale nigdy mnie one nie dosięgły, bo jestem pod opieką Matki Bożej i osoby, które się modlą, które żyją w łasce Bożej, nie powinny się bać, bo są chronione. Ja zawsze mówię kobietom, które mają bądź spodziewają się dzieci, by oddały je w opiekę Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi. Dzięki opiece Bożej nie dosięgnie nas zło. Jesteśmy uratowani. Rzadko się zdarza, by jakaś osoba żyjąca w łasce Bożej, pod opieką Bożą, była dotknięta opętaniem. W takich przypadkach należy podkreślić, iż Pan Bóg ma wobec niej szczególne zamiary, jak na przykład wobec ojca Pio. Wszyscy znają choćby ze słyszenia ojca Pio. Nie uległ szatanowi, nie był opętany, ale każdego dnia, z wyjątkiem pierwszych dni po otrzymaniu stygmatów, był biczowany przez szatana. Pan Bóg to dopuszczał, ponieważ poprzez cierpienia ojca Pio nawracał duszę, przyprowadzał je do Chrystusa, przyczyniał się do tego, o czym święty Paweł mówi. Swoim cierpieniem dopełniam męki Chrystusa. Innymi słowy, Pan Bóg niekiedy dopuszcza, by osoba szlachetna, niewinna i modląca się doznawała opętania, ponieważ swoimi cierpieniami przyczynia się do zbawienia dusz. Podam panu przykład. Przez wiele lat egzorcyzmowałem pewną osobę. Do tej pory to czynię. Ale byłem zniechęcony, ponieważ nie widziałem poprawy, kiedy pewnego dnia przed rozpoczęciem powiedziała mi: Ojcze Amorcie, zna ojciec moją rodzinę. Jest nas dużo braci i sióstr. Wszyscy pozakładali własne rodziny. I zanim nie dosięgły mnie te udręki, nikt z nas się nie modlił, nikt z nas nie chodził do kościoła, nie zwracał się do Boga. Po tym, jak przyszły cierpienia, wszyscy moi bracia, wszystkie siostry, bratankowie, wszyscy zaczęli się modlić, wszyscy się nawrócili i są praktykujący. I tak zrozumiałem. Pan Bóg dopuścił cierpienie tej osoby, a cierpienia mijają, bo i życie szybko mija, by uzyskać wielką korzyść na całą wieczność, czyli zbawienie dusz dla całej tej rodziny. Il Signore ha permesso le sofferenze di questa persona, che sono sempre sofferenze passeggere, perché la vita passa presto. Proszę ojca, znamy przypadek kobiety, która nosiła w swoim łonie bliźniaczą ciążę i praktykowała bardzo głęboko okultyzm. Po narodzinach, pomimo chrztu świętego, pomimo tego, że te dzieci zostały ochrzczone, okazało się, że są opętane. Dlaczego? Dlaczego w tym przypadku chrzest święty nie był wystarczającym egzorcyzmem i dlaczego te dzieci pozostały opętane do dalszych egzorcyzmów? Dlaczego tak się stało? Jak ojciec uważa? I w tym przypadku także należy stwierdzić, iż Pan Bóg miał specjalne intencje w stosunku do tej rodziny. Kiedy jakąś osobę spotyka cierpienie, czy to choroba, czy cierpienie spowodowane przez szatana, czyli opętanie, ja stawiam je na tej samej płaszczyźnie. Kiedy na jakąś osobę spadają niewinne cierpienia, Pan Bóg ma zawsze jakieś zamiary łaski i świętości wobec tej osoby.
Spójrzcie, co do mnie, jestem bardzo zafascynowany życiem świętych. Przeczytałem mnóstwo biografii. Zachęcam. Czytajcie żywoty świętych. Zobaczycie, jak święci bardzo cierpieli, bardzo. A przecież byli świętymi, nie mieli grzechów. Najczęściej cierpieli z powodu naturalnych chorób, ale też często z powodu opętania przez demona. A Pan Bóg zezwala na cierpienie, aby człowiek wzmacniał się w cnocie, wzmacniał w łasce Bożej. Mogę powtórzyć słowa świętego Piotra. Wiecie, że święty Piotr napisał 3 listy. 2 listy, które należą do Biblii, i w jednym z nich mówi: błogosławieni ci, którzy cierpią, błogosławieni ci, którzy swoimi cierpieniami uczestniczą bardziej w cierpieniach Chrystusa, bowiem będą mieć większy udział w Jego chwale. Święty Paweł mówi wyraźnie: moimi cierpieniami dopełniam to, czego brakuje ofierze Chrystusa. Ale czegoż to brakuje ofierze Chrystusa? Brakuje mojego udziału. Proszę Ojca, wracając na moment jeszcze do tej odpowiedzialności pokoleniowej, właściwie do skutków przyszłych pokoleń, zajmowania się okultyzmem, wchodzenia w magię, na czym polega i czym jest uwarunkowane, czy przyszłe pokolenia będą ponosić duchowe konsekwencje i ponoszą duchowe konsekwencje, a kiedy tak się nie dzieje? Czasami jest tak, że rodzice, dziadkowie zajmowali się, już nie zajmują okultyzmem lub magią, a kolejne pokolenia ponoszą konsekwencje. Czym jest to uwarunkowane? Kiedy dzieje się tak, że przyszłe pokolenia ponoszą odpowiedzialność, a kiedy, jakie warunki muszą być spełnione, aby się tak nie działo? A questo non credo. Ja osobiście w to nie wierzę. Zaczęto o tym mówić dopiero po opublikowaniu książki Kenneta McCall, księdza anglikańskiego, żonatego, zarazem psychiatry, człowieka wielkiej wiary i modlitwy, który przez wiele lat mieszkał w Chinach, gdzie jest silny kult zmarłych. Ale ja nie wierzę, by od naszych zmarłych pochodziło opętanie czy bóle fizyczne. Kenneth McCall mówi o wyleczeniu lub inaczej o wyzwoleniu. Mój wielki mistrz egzorcysta, ojciec Candido Mantini, którego proces beatyfikacyjny jest właśnie w toku, święty kapłan, pełniący przez 30 lat posługę egzorcysty watykańskiego, powtarzał: dziedziczymy od poprzednich pokoleń wiele rzeczy. Cechy somantyczne, choroby, niekiedy charakter. I tak jeśli ktoś miał porywczy charakter, być może jego syn lub wnuk będzie miał podobny charakter, ale grzechy i opętania nie przechodzą z pokolenia na pokolenie. Co do grzechów, mówi o tym wyraźnie Biblia, szczególnie Księga Ezechiela czy inne fragmenty Biblii. Mianowicie, iż ojcowie nie płacą za grzechy swoich synów, a synowie za grzechy swoich ojców. Ale każdy odpowiada za swoje czyny. Zatem grzechy nie przechodzą z pokolenia na pokolenie, tak jak i opętania. Kenneth McCall podkreślał, iż konieczne jest odprawianie mszy za zmarłych, modlitwy za zmarłych. A przecież Kościół zawsze nauczał, iż trzeba modlić się za zmarłych. Módlcie się za waszych rodziców, za waszych dziadków i pradziadków, aż do pokolenia Adama i Ewy. Ale módlcie się w ich intencji. Nie obawiajcie się, że przekażą wam swoje grzechy lub przekleństwa. O nie! Però pregate per loro in loro suffragio, ma non pensate che loro vi trasmettano o dei peccati o dei mali malefici. No. Proszę Ojca, pojawia się też wiele mitów i nieporozumień, jeżeli chodzi o zagrożenia wśród osób konsekrowanych,
księży, którzy posługują. Jest z nami dzisiaj ksiądz Piotr Wiśniowski, który w imieniu osób konsekrowanych chciałby zadać takie dosyć ogólne pytania, ale związane z posługą. Bardzo prosimy o odpowiedź na to pytanie. Właściwie przede wszystkim przysłuchując się tej rozmowie ojca z panem redaktorem, trzeba dojść do wniosku, że jest wielka potrzeba egzorcystów. I moje pytanie to przede wszystkim, jakie kryteria trzeba spełnić, żeby zostać egzorcystą? Czy właściwie każdy kapłan, który ma takie pragnienie, a jest pobożny, może tym egzorcystą zostać? No, uno diventa egzorcista semplicemente perché il vescovo. Nie zostaje się egzorcystą po prostu z nominacji biskupa. Pan Jezus mówi jasno, jednak wielu kapłanów i wielu biskupów nie wierzy w te rzeczy. Zdarzyło mi się rozmawiać pewnego razu z biskupem, który twierdził, wierzę być może w istnienie szatana, ale nie wierzę w egzorcyzm. Odpowiedziałem mu, ekscelencjo, wobec tego musi ekscelencja przeczytać interesującą książkę. Jaką książkę? Ach, bardzo interesującą. Ale jaką nalegał? Musi ją ekscelencja koniecznie przeczytać. Ale jaką? Ewangelia, po prostu Ewangelia. Ewangelia mówi wyraźnie, że Jezus odprawiał wiele egzorcyzmów, a w Ewangelii świętego Marka czytamy, iż pierwszym zadaniem, jakie Jezus dał apostołom, było: idźcie, głoście Ewangelię i wypędzajcie złe duchy. Po prostu nie tylko ewangelista Marek. Wszyscy ewangeliści mówią o tym rzeczy. Pan Jezus sam odprawiał egzorcyzmy, ale dał też moc odprawiania egzorcyzmów swoim uczniom, a na koniec także wszystkim wiernym. Ci, którzy wierzą we mnie, w imię moje złe duchy wypędzać będą. I tak w ciągu pierwszych czterech wieków księża i świeccy, kobiety i mężczyźni odprawiali egzorcyzmy i wypędzali demony w imię Chrystusa. Następnie w Kościele Łacińskim, zaznaczmy, że prawosławni tego nie przyjęli, ustanowiono sakramentalia egzorcyzmów. Dla prawosławnych jest to charyzmat osobisty. Kto czuje się na siłach, odprawia egzorcyzm, a kto potrzebuje egzorcysty, dzwoni do furty klasztornej, a wszystkie klasztory mają egzorcystów. Zjawia się egzorcysta, odprawia egzorcyzm i odchodzi. Natomiast u nas, gdy katolik potrzebuje egzorcysty, to prawdziwa tragedia. Nie może znaleźć, ponieważ kler i biskupi często nie wierzą w egzorcyzmy wbrew Ewangelii. Jak już mówiłem wielokrotnie i powtarzam, kiedy biskup mający wyłączne prawo do mianowania egzorcystów w poważnych przypadkach nie mianuje egzorcysty lub sam nie wykonuje tej posługi, popełnia grzech śmiertelny. Już to mówiłem, powtarzałem. Czynię to już od 25 lat. Jeśli biskup nie wierzy w egzorcyzmy i nie zapewnia egzorcystów, nie dopełnia obowiązku, bowiem to on ma monopol na mianowanie egzorcystów. Żaden inny biskup czy kardynał nie może mianować egzorcystów w jego diecezji. Tylko on to może czynić, a zatem jest to poważny obowiązek. Naprawdę poważny obowiązek. A zatem od IV do XI wieku w Kościele byli mianowani egzorcyści. Było ich wielu. Każdy egzorcysta miał swoich kapłanów pomocników. Dlatego gdy odchodził, natychmiast był zastępowany innymi kapłanami, praktykami. Następnie od XII wieku zaczął się okres, który ja nazywam wiekami szaleństwa, gdy jeden z papieży dał pozwolenie na torturowanie heretyków. Inny natomiast zezwalał na palenie na stosie. A ci, którzy potrzebowali egzorcyzmów, nazywani byli czarownikami lub czarownicami i palono ich na stosie. Venivano chiamati streghe o stregoni e venivano arsi sul rogo.
W jednym z wywiadów radiowych zapytano mnie, czy również święty Karol Boromeusz skazywał osoby na stos. Przebadałem ten problem i muszę stwierdzić, że tak, ponieważ świętość nie wyklucza, iż postępował zgodnie z duchem owych czasów. Zauważmy też, że owe zarządzenia papieży były wydawane pod wpływem nacisków gniewnego ludu. Nie były to ich własne inicjatywy, jednakże papieże niesłusznie je aprobowali. Demonizowano wszystko. Możemy powiedzieć, że aż do roku 1560 był to najgorszy czas dla Kościoła, szczególnie w Niemczech, gdzie wysyłano osoby na stos. W samym Rzymie historycy zanotowali jeden przypadek osoby spalonej na stosie. A potem reakcją na to szaleństwo było zaniechanie wszystkiego, porzucenie egzorcyzmu. Zaprzestano zupełnie mówić o szatanie. W seminariach duchownych nie nauczano już egzorcyzmów, chociaż wcześniej studiowano teologię duchową, na przykład księgi Tancerliego, Marin Rojo, gdzie jest mowa o egzorcyzmach. I tak w seminariach ani nie studiowano, ani nie odprawiano egzorcyzmów. Księża w nie nie wierzyli, a biskupi są przecież wybierani spośród księży. A skoro nie wierzyli będąc księżmi, to i nie wierzyli jako biskupi. I w ten sposób przez 3 wieki w kościele rzymskokatolickim nie mieliśmy prawie wcale egzorcystów. Już 2 stulecia temu karmelita hiszpański, święty Franciszek Palau, beatyfikowany przez Jana Pawła II, zauważył ten brak egzorcystów w kościele rzymskokatolickim. Był 2 razy w Rzymie, by tę sprawę poruszyć. W 1868 roku przyjechał, by rozmawiać z Piusem IX. Powrócił jeszcze w roku 1869 i 1870, mając nadzieję, iż Sobór Watykański I zajmie się tą kwestią. I udało mu się uzyskać akceptację ojców soboru. Ale niestety sobór został przerwany z powodu ataku na Rzym i na papieża. Franciszek Palau był tym, który widział potrzebę egzorcyzmów. Prawdę powiedziawszy, gdy zostałem egzorcystą, nie byłem wcale tego świadomy. Dopiero później zauważyłem ten wielki brak egzorcystów i zacząłem pisać książki. Moja książka Wyznania egzorcysty została przetłumaczona prawie w 30 językach. Wszyscy moi współbracia, także z Polski, mówią mi, że jestem bardzo znany w waszym kraju, oczywiście w środowisku egzorcystów i księży. Podobnie mówią mi też, że jestem bardzo znany w innych krajach, chociaż nigdy tam nie podróżowałem. Oczywiście dzięki książkom, programom telewizyjnym, etc. Następnie utworzyłem Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, ponieważ zrozumiałem rosnącą potrzebę posługi egzorcystycznej i nareszcie coś się w tej kwestii zmienia. Czy zdarzają się opętania osób duchownych lub osób konsekrowanych? Jakie one mają konsekwencje, jeżeli chodzi też o wspólnoty, grupy ludzi, które są powierzone naszej opiece? I w jaki sposób możemy pomóc tego typu osobom? Miałem kilka przypadków opętanych zakonnic, kilku zakonników, ale są to bardzo rzadkie przypadki. Nie miałem praktycznie żadnego przypadku opętania u kapłanów, z wyjątkiem jednej osoby, u której odkryłem niewielkie zaburzenia spowodowane przez demona. Są to bardzo rzadkie przypadki, ponieważ kapłani są chronieni.
są pod opieką Bożą i opieką Matki Najświętszej. Zresztą wszyscy chrześcijanie są pod opieką Matki Najświętszej, szczególnie ci, którzy się jej powierzyli. A dzieje się tak dlatego, że te osoby więcej się modlą i żyją w łasce Bożej. Oczywiście zdarzają się też kapłani, którzy nie dopełniają swoich obowiązków, którzy błądzą. Niestety żyjemy w czasach wielkich ataków na Kościół z powodu grzechu pedofilii, z powodu grzechu. Ale jeśli spojrzymy na współczesny świat, to procentowy udział księży pedofilów na tle innych osób jest bez porównania mały, chociaż jest to grzech ciężki dla kapłana. Nie da się ukryć. Ciężki grzech. Nie zapominajmy też, że kapłani oddychają powietrzem, w którym żyją, podlegają środowisku, w którym żyją. Ale przypadki pedofilii są jednak rzadkie. Natomiast jest wiele przypadków kapłanów świętych. Dałem przykład ojca Pio, Curato d'Ars, wiele sióstr, święta Teresa z Avila, święta Katarzyna ze Sieny, która była świetna w wypędzaniu demonów, a nie była kapłanem ani egzorcystą, ale była. I kiedy egzorcysta nie dawał sobie rady, wysyłał osobę opętaną do świętej Katarzyny ze Sieny. A święta Katarzyna swoimi modlitwami wyzwalała go od demona. Zdarzało się wielokrotnie, że święci, nie z powodu przekleństwa rzucanego przez inne osoby, ale z inicjatywy szatana, otrzymywały cierpienia, a Pan Bóg na to pozwalał, by mogły dojść do świętości. Na przykład święta Gemma Galgani i wiele innych świętych cierpiało z powodu demona. Nigdy z powodu osób, które czyniły im zło, ale z powodu demona. A Pan Bóg na to zezwalał ze względu na ich drogę do świętości. Santa Gemma Galgani, sono tanti i santi e le sante che hanno avuto dei tormenti da parte del demonio, mai per causa di persone che hanno fatto loro dei malefici, ma per iniziativa del demonio e che il Signore ha permesso per la loro santificazione. Jako osoba sprawująca urząd prezbitera, muszę się spytać jeszcze o jedną bardzo istotną rzecz. Mianowicie, w jaki sposób ksiądz bądź siostra zakonna mogą być poddani działaniu demonicznemu, a co w konsekwencji za tym idzie, zniewoleni czy wręcz opętani? Może być wiele powodów. Nie ma jednego pewnego. Taka osoba zaczyna mieć zaburzenia, źle się czuje, cierpi. Nieskuteczna jest pomoc lekarska. Z pewnych zachowań da się zauważyć związek pomiędzy jej cierpieniami a modlitwą. Pomiędzy jej cierpieniami a adoracją eucharystyczną, a celebrowaniem mszy świętej. I wówczas widać, że cierpienie, które spadło na tę osobę, nie jest cierpieniem naturalnym, ale cierpieniem spowodowanym przez demona. Ja stawiam na tej samej szali cierpienia naturalne i cierpienia spowodowane zniewoleniem demonicznym, gdyż w obydwu przypadkach mamy do czynienia z ludzkim cierpieniem. Znamy wiele osób, także świętych, które nie były zniewolone przez szatana, ale które bardzo cierpiały. Bardzo cierpiały z przyzwolenia Pana Boga, aby dopełnić mękę Chrystusa z pożytkiem dla dusz.
Wiele osób świętych, zakonnic, księży lub osób świeckich, tak wiele osób świeckich cierpi dla nawrócenia grzeszników. Matka Najświętsza w Fatimie bardzo jasno powiedziała do trójki dzieci, do Hiacynty 7 lat, Franceska 9 lat i do Lucji 10 lat. Najpierw ukazała im piekło, a potem rzekła: wiele dusz idzie do piekła, ponieważ nikt się za nie nie modli, nie ofiaruje cierpienia. I dzieci zrozumiały, iż dzięki poświęceniu i modlitwie mogą uzyskać nawrócenie grzeszników. Tak więc Pan Bóg wielokrotnie dopuszcza cierpienia, których powodem jest zniewolenie demoniczne, jak w przypadku wielu świętych, czy też cierpienia fizyczne, choroby. Dopuszcza niekiedy bardzo duże cierpienia dla uświęcenia dusz. Tam przykład, niedawno w Rzymie, w sanktuarium Boskiej Miłości, które jest jednym z głównych sanktuariów w okolicach Rzymu, odbyła się beatyfikacja 18-letniej dziewczyny o imieniu Klara. Wyobraźcie sobie, beatyfikowana w wieku 18 lat, cierpiała na nowotwór kości, wszystkich kości, a nowotwór kości jest bardzo bolesny. Ta dziewczyna nie tylko ofiarowała swoje cierpienia dla nawrócenia dusz, dla ich uświęcenia, ale prosiła jeszcze Pana Boga: daj mi więcej cierpienia, daj mi więcej cierpienia, bym mogła ocalić więcej dusz. A jej ostatnie słowa, zauważcie, słowa 18-letniej dziewczyny, ostatnie słowa przed śmiercią wypowiedziane do matki były: mamusiu, jestem szczęśliwa, ty także bądź szczęśliwa. Niektóre osoby tak bardzo rozumieją wartość cierpienia połączonego z cierpieniami Chrystusa, iż same proszą Boga o cierpienie. Ja jako spowiednik nigdy nie mówię: proście o cierpienie. Mówię: proście, by Pan dał wam siłę znosić te cierpienia, które macie. Nie proście o cierpienie, proście o siłę, by móc je znosić. Non chiedete le sofferenze, chiedete la forza di sopportarle. Proszę Ojca, wiemy o tym, że wiele osób wspiera duchownych swoją modlitwą i postem. Z Pisma Świętego wiemy, że czasami modlitwa w walce duchowej nie wystarcza. Wiemy, że potrzebna jest modlitwa i post. Jak Ojciec ocenia post jako formę walki duchowej, oddania się i wspierania osób konsekrowanych, modlitwy? Wiemy, mamy Eucharystię, mamy modlitwę różańcową. Jak w tym wszystkim ocenia Ojciec udział postu, obecność postu? Tak, to zdanie odnosi się do bardzo ważnego nauczania Pana Jezusa, przekazanego apostołom. Owego dnia Pan Jezus wybrał trzech apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Wszedł z nimi na górę Tabor, po czym się przemienił. U stóp góry Tabor zostało dziewięciu apostołów. Pewien ojciec przyprowadził im swojego syna, opętanego przez demona, z prośbą, by uwolnił go od złego ducha. Zauważcie, apostołowie otrzymali już wcześniej od Jezusa moc wypędzania złych duchów i z powodzeniem to czynili, z powodzeniem. Ale tym razem nie udało im się wyzwolić chłopca od demona, pomimo, że było ich dziewięciu. Zjawia się Pan Jezus i uzdrawia chłopca, po czym apostołowie go pytają: Panie, dlaczego nie udało nam się uzdrowić tego chłopca? A Jezus wypowiada te słynne słowa. Ewangelista mówi: z powodu waszej małej wiary. A zatem pierwszy warunek to wielka wiara, tak ze strony egzorcysty, jak i osoby egzorcyzmowanej. Wielu świętych wypędzało demony, chociaż nie byli egzorcystami. A to działo się dzięki ich wierze. Mieli ogromną wiarę.
Także my, egzorcyści, z powodu słabej wiary, nie potrafimy uwolnić cierpiące osoby od demona. Zatem potrzebna jest silna wiara. W sumie trzech ewangelistów opowiada to wydarzenie, podkreślając, że niektóre demony wypędzać można tylko poprzez modlitwę i post. Wszyscy znamy wartość modlitwy. Pan Bóg nas wysłuchuje, dzięki modlitwie otrzymujemy łaskę Bożą, bo nic nie jesteśmy warci. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Ja również przed odprawieniem egzorcyzmów zawsze proszę Pana Boga. Przyjdź, Panie, bo wiesz, że nic nie jestem wart. To prawda, nic nie jestem wart. Nic bez Boga uczynić nie mogę. Co do postu, post jest wyrzeczeniem. Wielokrotnie z trudem przychodzi nam pościć. I nie dziwię się, że do tego wzywa nieustannie od 30 lat Matka Boża z Medjugorje, objawiająca się w Medjugorje. Byłem tam wiele razy. Od samego początku jeździłem do Medjugorje. Poznałem tych sześcioro dzieci. Naprawdę wierzę w te objawienia. A Matka Boża prosi ciągle o modlitwę i post. Modlitwę i post. Modlitwę i post. Ponieważ wie, że jesteśmy łakomi, że nie potrafimy pościć, bo to kosztuje. A Matka Boża prosi, bo wie, że jest to ofiara, wyrzeczenie. A wyrzeczenia ofiarowane Bogu zasługują na nagrodę. Przyjrzyjmy się świętym. Zacytuję współczesną postać ojca Leopolda Mandicia. Urodził się w Jugosławii, mieszkał w Padwie. Spowiadał, posługiwał. Żył w tym samym czasie, co ojciec Pio. I gdy do ojca Pio przychodzili mieszkańcy jego regionu, Veneto, od razu mówił: macie ojca Leopolda, idźcie do niego. To bardzo ciekawe, ponieważ obydwaj ojcowie byli kanonizowani. Obydwaj byli niestrudzonymi spowiednikami. Spowiadali od rana do wieczora. Ale działali różnymi metodami. Metody ojca Pio i metody ojca Leopolda Mandicia były zupełnie różne. Wiele lat temu opowiadał mi jeden egzorcysta z Padwy, iż czasami udawał się do klasztoru ojca Leopolda, by w jego obecności odprawiać egzorcyzmy. Prosił ojca Leopolda o asystowanie, o modlitwy, na co ojciec Leopold się zgadzał. Egzorcysta odmawiał wszystkie modlitwy, cały rytuał, odmawiał, ale bezskutecznie, nic się nie działo. A na koniec ojciec Leopold wypowiadał słowa: precz, idź precz. I szatan odchodził. I szatan odchodził. Oto cały egzorcyzm ojca Leopolda. Precz, idź precz. I wystarczyło. Ponieważ był świętym, był człowiekiem, który się modlił, który pościł, który miał wielką wiarę. Stąd uznanie jego świętości. Wspomniał ojciec świętych, świętość osób. Pojawiają się też bardzo proste pytania. Który ze świętych, oprócz oczywiście świętego Michała Archanioła, okazał się w pracy ojca najskuteczniejszy, za przyczyną którego ojciec prosił podczas walki z demonem? Wiele osób pyta, do którego ze świętych powinno się w takich sytuacjach zwracać. Przekonałem się, że wszyscy święci działają, przychodzą z pomocą przez łaskę Bożą. Przekonałem się również, że najbardziej skuteczni święci to ci, których egzorcysta darzy szczególną czcią. Jeśli egzorcysta ma szczególny kult do Michała Archanioła, skutecznie jest wezwać na pomoc Michała Archanioła. Ja na przykład mam na imię Gabriel. I szczególnie się modlę do Archanioła Gabriela. Kto czci świętego Józefa, wzywa świętego Józefa i uzyskuje pomoc. Na przykład mój współbrat egzorcysta, który nazywa się Cyprian de Meo, a jest przełożonym mistrzem w świecie egzorcystów, ponieważ odprawia egzorcyzmy od 58 lat,
Od 58 lat jest egzorcystą. Otóż on jest wielkim czcicielem pewnego świętego, a zarazem orędownika jego procesu beatyfikacyjnego. Kiedy zwraca się do niego, wywołuje wręcz wściekłość demona. Ale gdy ja do niego się zwracam, a już wypróbowałem, nie uzyskuję pomocy, ponieważ nie jestem jego czcicielem. Powiedziałbym zatem, iż lepiej jest zwracać się do tego świętego lub tego archanioła, którego darzymy szczególną czcią. Wielu czci anioła stróża, ja również, więc do niego się zwracam i otrzymuję pomoc. Proszę Ojca, jeszcze jedno teoretycznie proste pytanie. Mamy sakramenty Kościoła Świętego. Staramy się i prowadzimy życie sakramentalne. Ale jak ksiądz, jak ojciec uważa, jaką rolę grają w naszym życiu, w walce duchowej i w ogóle w życiu duchowym, sakramentalia? Woda święcona, która kiedyś była prawie w każdym domu, oleje święte. Jak ojciec by je ocenił i opisał, jeżeli chodzi o własną praktykę pracy jako egzorcysty? Uważam je za bardzo skuteczne, jeśli tylko używane są z wiarą, szczególnie woda święcona. Woda przypomina nam chrzest, moment, w którym zostaliśmy wyzwoleni z grzechu pierworodnego. Staliśmy się dziećmi Kościoła lub, używając słów świętego Piotra, uczestnikami boskiej natury. Woda święcona, używana z wiarą, jest bardzo skuteczna. Na przykład, jeśli ktoś ma takie odczucie lub rzeczywiście jest nękany podczas snu przez demona, radzę mu, by przed zaśnięciem przeżegnał się wodą święconą. Jestem zły na tych proboszczów, którzy nie zwracają uwagi, czy kropielnica w kościele jest napełniona wodą. Idziemy czasami do kościoła i widzimy, że kropielnica jest pusta, a przecież żegnając się wodą święconą, przywołujemy obecność Boga. Następnie oleje. Pan Jezus mówił do apostołów: idźcie, połóżcie ręce na chorych, namaśćcie ich olejami, a wyzdrowieją. Oleje zawsze uważano za coś, co oddala choroby i opętania. Zatem i oleje należy używać z wiarą. Zdarzają się niekiedy opętania osób, które wypiły lub zjadły coś zatrutego, diabelskiego, na przykład czekoladę, która została przeklęta, lub filiżankę kawy, co wywołuje specyficzne gazy. My, egzorcyści, doskonale je rozpoznajemy. Oleje używamy z wiarą i w małych ilościach, bo nie chodzi o ilość. Olej użyty z wiarą pomaga uwolnić żołądek od zatrutych pokarmów. Następnie sól. Sól święcona. Ja stosuję się do starego rytuału i używam wody egzorcyzmowanej, soli i oleju egzorcyzmowanego, ale mogą być tylko święcone. Sól chroni mieszkania. Jest znany biblijny przykład Eliasza, który dzięki soli uczynił wodę zdatną do picia. Stąd też w modlitwie o poświęcenie soli cytuje się ten fragment proroka Eliasza. Sól jest szczególnie skuteczna dla oczyszczenia mieszkań i wszelkich pomieszczeń. Questo esempio del profeta Eliseo, ma è soprattutto utile per liberare i luoghi, per proteggere i luoghi. Il mio maestro padre Mój mistrz, ojciec Candido, ja zresztą też, radzi położyć troszkę święconej soli w czterech kątach pokoju, nawiedzanego przez złe duchy, lub też gdy jest coś poważniejszego.
także obok drzwi. Jeśli domostwa są nawiedzane przez złe duchy, gdy słychać jakieś hałasy, stukania, gdy zapalają się i gasną światła, telewizor zapala się i gaśnie sam z siebie, etc. Zdarzają się takie rzeczy. Dobrze jest położyć grudkę soli, malutką, prawie niewidoczną, bo sól chroni domy, chroni pomieszczenia, chroni także osoby. Co do mnie, używam do egzorcyzmu wody święconej, w której rozpuszczam święte oleje i sól egzorcyzmowaną. Zresztą w mojej książce Wyznania egzorcysty jest rozdział poświęcony tym trzem sakramentaliom z dokładnymi wyjaśnieniami, jak je używać. Naturalnie należy je używać z wielką wiarą, w przeciwnym przypadku niczemu nie służą. To, co się liczy, to mocna wiara. Pan Bóg ocenia naszą wiarę i wielokrotnie w Ewangelii widzimy, jak uzdrawia kogoś i mówi: Twoja wiara cię uzdrowiła. Nie mówi: Ja cię uzdrowiłem, tylko mówi: Twoja wiara cię uzdrowiła. Pan Jezus daje odpowiedź na naszą wiarę. Podsumowując, te trzy sakramentalia, użyte z wiarą, są naprawdę skuteczne. Usati con fede, questi tre elementi sono veramente utili. W przypadku sakramentaliów nie ma wielkiej dyskusji. Jeżeli chodzi o wodę święconą, jest ona ogólnie przyjęta. Ale jeżeli chodzi już o zwykłe przedmioty, dla niektórych oleje lub relikwie święte, często przypisywane są im postawy magiczne, jeżeli chodzi o chrześcijan. Jak ojciec ocenia wartość i obecność relikwii? Jaki jest ich sens, jeżeli chodzi o obecność relikwii świętych w naszym otoczeniu, w naszym życiu duchowym? Relikwie świętych mają realny wpływ, ale i w tym przypadku zależy wszystko od pokładanej wiary. Ponieważ jeśli ktoś używa relikwii jako amuletów, talizmanów, nie mają żadnego efektu. Potrzeba bowiem wiary w osobę świętą, do której należą relikwie. Potrzeba wiary w świętego. Użyte z wiarą, nie zawsze, ale czasami relikwie pomagają w wyzwalaniu osób opętanych. Opowiem w tym miejscu pewną ciekawostkę. Kiedy odprawiam egzorcyzmy, mam zawsze pod ręką cyborium, naczynie z Eucharystią. Zależy mi na tym, i w czasie egzorcyzmu kładę cyborium z Eucharystią na głowie osoby opętanej. Ale to nie przynosi żadnego efektu. Kiedy pytam osoby opętanej, lub raczej demona, co położyłem ci na głowie, odpowiada: Ojczulek doskonale wie, kto jest w Eucharystii. Zatem Eucharystia nie ma na celu wypędzania demonów z osób opętanych. Pan Jezus ustanowił ją dla innych celów. Z pewnością byśmy mogli żyć w łasce Bożej, oddalali od siebie zło, oczywiście. Ale Eucharystia nie ma na celu wypędzanie demonów. O nie. Dlatego możemy mieć wrażenie, że jest nieskuteczna, bo nie ma takiego przeznaczenia, ale służy czemu innemu. Proszę Ojca, często samo zjawisko opętania jest wyśmiewane przez ludzi niewierzących. Nawet w Kościele wiele osób nie wierzy po prostu w opętanie. Jest to dla nich zjawisko filmowe. Nawet przedmioty, o których ojciec wspominał, które są przez osoby opętane wymiotowane i powstają, są obecne, nie przekonują ich. Czy w ojca praktyce kiedykolwiek miała miejsce lewitacja, zjawisko, z którym nikt nie może sobie poradzić, aby je wytłumaczyć? Jest to jeden z głównych argumentów dla osób niewierzących, że jednak są to siły duchowe. Wiele osób nie wierzy ani w szatana, ani w opętanie. I nic tu nie można zrobić. Po prostu nie widzą potrzeby egzorcyzmów, bo w to nie wierzą. Rytuał egzorcystyczny opisuje pewne oznaki świadczące o obecności demona. Przede wszystkim przestrzega egzorcystę, by był ostrożny w stawianiu hipotezy co do obecności demona, ponieważ bardzo często mamy do czynienia z chorobami psychicznymi czy zjawiskami paranormalnymi, co nie ma nic wspólnego z demonem.
Rytuał mówi również o specyficznych oznakach, na przykład dana osoba mówi nieznanymi językami. Pewnego razu egzorcyzmowałem kobietę silnie opętaną przez demona. Leżała na kozetce w otoczeniu wielu księży, ponieważ często asystowali mu w egzorcyzmach księża, którzy później sami zostawali egzorcystami w swoich diecezjach. Zadawałem tej kobiecie pytania, trochę po włosku, trochę po łacinie, i zawsze odpowiadała. Był tam ksiądz z Korei i zapytał ją coś po koreańsku. Ksiądz z Libanu zapytał coś po arabsku. Zapytał o pozwolenie na przekład mojej książki po arabsku. Miało to być pierwsze tłumaczenie w języku arabskim mojej książki Wyznania Egzorcysty. Inny ksiądz zapytał coś po angielsku, kolejny po francusku. W sumie w 5 lub 6 językach. A demon odpowiadał po włosku, posługując się ustami opętanej kobiety. I zawsze odpowiadał sensownie, pokazując, że zna wszystkie te języki. Inne cechy osób opętanych to to, że znają rzeczy ukryte, że mają nadludzką siłę. Miałem przypadek jednego mężczyzny, którego musiało trzymać 6 innych rosłych mężczyzn, ponieważ wpadał w furię i miał nadludzką siłę. Poza tym bardzo ważną oznaką jest awersja do rzeczy świętych. Podam przykład. W pewnej wierzącej rodzinie, gdzie wszystkie dzieci chodziły do kościoła, modliły się, jeden z synów nagle zaczął bluźnić, przestał chodzić do kościoła. A gdy do ich domu przychodził ksiądz, chłopiec zamykał się w pokoju i nikomu nie otwierał drzwi. Zdzierał obrazy ze ścian i rozbijał o podłogę. W sumie to niezwyczajne u osoby, która wcześniej się modliła, brała udział we mszy i przyjmowała sakrament. Tutaj było wyraźnie widać, że mamy do czynienia z czymś diabelskim. Pewnego razu ojciec tego chłopca, podczas posiłku, gdy matka akurat nalewała zupę do talerza, podnosząc łyżkę do ust, wypowiedział w myśli: zdrowaś Maria. Chłopiec natychmiast się zerwał. Krzyknął ze złością: tato, przestań. W takich przypadkach nie ma wątpliwości. Nie ma wątpliwości. Są to zachowania świadczące wyraźnie o obecności demona. Proszę ojca, ostatnio rozmawialiśmy też o roli filmów, które ukazują zjawisko opętania. Były one dobrze ocenione pozytywnie przez ojca. W tym roku wychodzi kolejny film, Rytuał, w którym podobno są zawarte elementy decyzji Watykanu, z którą ojciec podobno miał coś wspólnego, aby utworzyć akademię dla egzorcystów w Watykanie, pewnego rodzaju szkolenia. Czy to prawda, że kilka lat temu ojciec wnioskował o coś takiego i że przybywali księża, którzy uczyli się egzorcyzmować, a bywali tacy, którzy nie do końca wierzyli w to, że opętanie w ogóle istnieje? Czy to prawda, że takie wezwanie i takie szkolenia tutaj w Watykanie miały lub mają miejsce? Watykan nigdy nie organizował Akademii Egzorcystów, ale wielu papieży i dostojników watykańskich było przychylnych egzorcyzmom. Również obecny papież przyjął nas na audiencji i zachęcał do działania. Jeśli chodzi o Jana Pawła II, to jestem pewien 3 jego egzorcyzmów. Jeden z nich dotyczył młodej dziewczyny, która przychodziła też do mnie z prośbą o egzorcyzmowanie. Właśnie w tym czasie, gdy przychodziła do mnie, w pewien środowy poranek miała wolny czas, więc poszła na plac Świętego Piotra. W tłumie na placu zauważono,
że dziwnie wyglądała i posadzono ją w pierwszym rzędzie wśród chorych. Kiedy papież pojawił się na placu, dziewczyna zaczęła krzyczeć jak szalona. Zaraz ją zabrano. Ale papież Jan Paweł II zauważył to i powiedział: weźcie ją na bok, gdyż po zakończeniu audiencji chce się z nią spotkać. Wiecie, gdzie jest wejście do bazyliki od strony dzwonów? Patrząc twarzą do bazyliki świętego Piotra, po lewej stronie, właśnie tamtędy papież wychodzi po audiencjach publicznych. Właśnie tam, w jednym pomieszczeniu, była ta młoda dziewczyna. Naprawdę młoda. Papież ją egzorcyzmował. A po południu przyszła jeszcze do mnie. Coś wspaniałego. Stan młodej dziewczyny bardzo się poprawił, chociaż nie została całkiem uzdrowiona. Do całkowitego wyzwolenia często potrzebne są całe lata. Całe lata egzorcyzmów. I to jest tajemnica Boża, tylko On ją zna. A więc papież trzykrotnie egzorcyzmował. W każdym razie ja wiem o trzech przypadkach. Odnośnie Watykanu. Prawdopodobnie jest w przygotowaniu oficjalny dokument odnośnie egzorcyzmów, ale osobiście go nie znam. Wiem natomiast, że istnieją różne organizacje. Na przykład na Uniwersytecie Regina Apostolorum. Każdego roku organizowany jest kurs dla egzorcystów. Z kolei Krajowe i Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów organizuje naprzemiennie kongresy. Raz krajowe, raz międzynarodowe. Tak, by nie musieli co roku przyjeżdżać egzorcyści z zagranicy, więc kongresy międzynarodowe są co dwa lata. Na pierwszym spotkaniu, które zorganizowałem, było nas 12. Teraz przyjeżdża ponad 200 egzorcystów. Poza tym osoby nieobecne mogą zapoznać się z aktami kongresu. Zatem coś się w tej dziedzinie zmienia. Spodziewałem się, że zapyta Pan o ataki szatana w samym Watykanie. Z pewnością szatan atakuje przede wszystkim przywódców politycznych, gospodarczych, sportowych, etc. Dlaczego? Ponieważ spodziewa się większych korzyści, a więc atakuje też hierarchów kościelnych, ale nie można powiedzieć, że Watykan jest miejscem, gdzie jest więcej zniewoleń demonicznych niż gdzie indziej. Nie ma też wątpliwości, że szatan atakuje dostojników watykańskich. Kusił przecież Jezusa, kusił Matkę Bożą. Ponieważ zajmuję się mariologią, zapytano mnie kiedyś, czy również Matka Boża była kuszona przez szatana. Ależ tak, od narodzin aż po śmierć. Ale ona zawsze zwyciężała, zawsze. Pewnego razu zapytałem szatana, dlaczego tak boisz się Matki Bożej? Odpowiedział: ona zawsze zwycięża, ponieważ nie popełnia najmniejszego grzechu. To prawda. Ona zawsze zwycięża i zawsze była kuszona przez szatana. To jego najważniejsza misja. Szatanowi zależy nie tyle na zniewoleniu nas, ile na kuszeniu do złego, do popełniania grzechu. Szatan kusi nas wszystkich bez wyjątku, od narodzin do śmierci, ponieważ, jak mówi dawny katechizm świętego Piusa X, przez nienawiść do Boga kusi człowieka do złego, chce naszego upadku i kary piekielnej, byśmy dostali się do piekła. Takie jest jego główne zadanie. Jak mamy zwyciężać w walce z szatanem? Ewangelia mówi: czuwajcie i módlcie się. Zatem unikając okazji do grzechu i modląc się. Proszę Ojca, dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy za to, że po raz kolejny mogliśmy się zobaczyć. Na zakończenie chcemy poprosić o modlitwę za wszystkich tych, którzy będą oglądać to nagranie, za wszystkich tych, którzy potrzebują teraz modlitwy. Bardzo prosimy.
Bardzo chętnie pomodlę się słowami rytuału egzorcystycznego po włosku, żebym był zrozumiany. Jest to modlitwa, którą odmawiamy z ojcem Candido o wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny. Niech Bóg was zawsze błogosławi. Niech was prowadzi. Niech ochrania i błogosławi. Per difendervi e sia sempre su di voi per benedirvi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Spirito Santo. Amen. Niech Bóg was błogosławi.